ponieważ jak my się rozgrzewamy, organizm się przygotowuje do tego, żeby tracić ciepło. Rozszerza naczynie krwionośne, więc on jest przygotowany na straty cieplne. W wodzie organizm musi być w takim stanie, gdzie to ciepło chroni. Więc są to dwie sprzeczne kwestie. I dlatego są takie zdanie, czy rozgrzewka potrzebna, czy nie. Wiadomo, jak się rozgrzejemy, to łatwiej wejść. Ale to jest takie złudne, bo jak łatwiej wejdziemy, to nas szybciej stamtąd wygoni. Ponieważ wejdziemy w takim stanie, gdzie organizm jest przygotowany na straty cieplne. A ta woda musi szybko się zmodyfikować, więc to jest w pewnym sensie oszukiwanie organizmu. I dlatego rozgrzewka nie jest potrzebna i nic się nie stanie. Wiadomo, że teraz przyjechałem rowerem, muszę teraz bardziej się wychłodzić nawet, aniżeli się rozgrzać. Więc to jest temat taki, że jak ktoś chce, to może lekko się porozciągać, ale to nie jest warunek konieczny. To jest jakby pierwsze. Zanim wyjdziemy, to chciałbym, żeby każdy przygotował swoje stoisko, które będzie potrzebne po wyjściu. Żeby nie było tak, że szukamy wszystkich rzeczy, nie? Jest stoisko, ubranie poukładane i na górze leżą rzeczy, które będą najbardziej potrzebne po wyjściu. Nie skarpetki, a ręcznik, szlafrok, karimata, tak? Przepraszam, tam dawałem znak komuś, kto jeszcze idzie, Myślałem, że bez dźwięku to będzie. Bo wyjdziemy, no wiadomo, teraz jest ciepło, więc taki jest dyskomfort. Wychodzimy, narzucamy szlafrok, czy wycieramy i pierwsze co robimy, jak nie będziemy mieć czapki, to czapka i nakładamy na tors ubranie. To nie było tak, że ktoś wyjdzie, wiadomo, dziś nie ma wiatru, nie ma mrozu, a żeby się nie skupić na skarpetach, bo to może nam zająć 5-10 minut, bo człowiek jest ziębnięty, no to na tors ubieramy się. Istotne, żeby stanąć na czymś, no bo wtedy są mniejsze straty. No chyba, że ktoś chce, no to może stanąć na ziemi, wtedy jest większy jakby efekt tego wyziębienia. Ubieramy się. Po morsowaniu, czy potrzebne jest rozgrzanie, jest kilka metod, żeby doprowadzić temperaturę do właściwego stanu. Wiadomo, jak my jesteśmy krótko, no ta temperatura nam w sumie nie spadnie w ogóle. Jak ktoś wchodzi pierwszy raz, to dla organizmu to jedynie będzie w pewnym sensie zdziwienie. No bo nigdy nie było, to raptem wszedł. No gdybyśmy tam spędzili pół godziny, no wiadomo, że ten okres dojścia do właściwej temperatury będzie dłuższy, nie? Ale my będziemy krótko, tam 5-10 minut, chyba że ktoś chce dłużej. Jest kilka metod dojścia do właściwej temperatury. Najkorzystna metoda, jak organizm dochodzi sam. No wiadomo, że można pójść do sauny, można napić się gorących produktów, bardzo się ubrać i to przyspieszymy, ale lepiej dać organizmowi, niech sobie sam radzi. Bo on sobie poradzi, bo ma ku temu potencjał. Tylko nieraz on jest takie mało sprawne, no bo jak żyjemy w takich warunkach, że zawsze jest komfort ten termiczny, to on nie musi. A teraz wymuśmy, no niech sobie popracuje trochę, nie? I on dojdzie sam i to jest najkorzystniejsza metoda. Jeżeli chodzi o, to proszę tak, przed wejściem wiadomo, nie jest skazane, że wchodzić głodnym, ponieważ w wodzie mamy duże straty energetyczne. Jak stoimy w wodzie, nic nie robimy w zimnej wodzie, to mamy większą stratę jak w każdej dyscyplinie sportu. Nie ma takiej dyscypliny. I dlatego dobrze być pojedzonym, mieć odpowiednią ilość kalorii, no bo w trakcie stania dostaniemy drżeń mięśniowych i to jest normalne, żeby nie panikować, że ktoś dostaje drgawek. To nie, to tak nie jest. No super, to nie jest agonia. Dostaje drgawek dlatego, że organizm wie, co ma robić i mu nie przeszkadzajmy. A są jakieś granice tych drgawek? To znaczy nie, no dziś nie dojdziemy do takiego stanu, w tej granicy. Jarek był 3 godziny ostatnio na Mistrzostwa Polski i jakoś nie doszedł do tej granicy. Poważnie? Nie. 3 godziny? Tak, to jest mistrz Polski Jarek. Dobrze, to jak w wodzie dostaniemy drgawek, to jest normalny proces, więc nie przeszkadzajmy. Tak samo i po wyjściu z wody, niektórych może czepać nawet godzina czasu. Bo wiadomo, ten organizm... Nas godzina czepie wtedy, jak my siedzimy godzina w wodzie, nie? Ale jak ktoś jest nieprzyzwyczajony, więc to będzie zaszkodzenie dla organizmu, on będzie się ratować, więc drżenia mogą być i to jest normalne. Najgorsze to jest powstrzymywać, panikować, dać mu, niech sobie się zregeneruje, wytworzy ilość ciepła, żeby uzupełnić. Więc to też nic strasznego. Więc nie wchodzimy na głodnego. Co do napoju, jak wyjdziemy, znowu, organizm jest w takim stanie oszczędzania energii, bo on dopiero był w wodzie, on naczynia krwionośne zwęża, więc jest w stanie hibernacji. Jak my wyjdziemy, wypijemy gorącego produktu, gorącej herbaty, to my wyprowadzamy z tego stanu. Wyprowadzamy stanu tego, organizm daje impuls do mózgu, że jest ok, ale jeszcze nie jest ok, bo on dopiero wyszedł. I są sprzeczne sytuacje. I dlatego jak my robimy długie czasy, jesteśmy w takim stanie, my nieraz pijemy nawet zamrożone wody i produkty, jemy zamrożone mięso, sluniny, wszystko w postaci lodu. Ale to takie skrajne przypadki, nie? Po prostu to nie jest tak, że trzeba wypić coś gorącego.
No bo to jest sprzeczne też. Mamy iść generalnie. Znaczy to jest, tak, no to jest też stosowane, to jest dobry pomysł. Wiadomo, że dobrze jest wypić, jeżeli jesteśmy głodni, coś słodkiego. I najlepiej takie produkty, które dają szybko energię. Nie schabowego, bo potem dostaniemy energię za kilka godzin, ale miód, woda z miodem, woda taka tej temperatury, bo teraz na przykład jest właściwa. No, jak najbardziej można się napić. Jak będziemy wchodzić, to chciałbym, żebyśmy zaczęli naukę od poprawnego morsowania. Żeby nie było tak, że wejdziemy za chwilę tak, z rękoma i będziemy stać. Bo jak prawidłowo się nauczymy, to łatwiej nam będzie później morsować, bo jak się nauczymy niepoprawnie, to nam potrzeba będzie ileś tam czasu, lat, żeby się przestawić. Bo tam jest strefa dyskomfortu, jak my wyjdziemy do pasa, w rękawiczkach, w neoprenach, to możemy tak zostać na kilka lat, dlatego że my w strefie dyskomfortu szukamy komfortu. Ja już coś zrobiłem i ja nie chcę się wysilać, więc wyjdziemy tak jak trzeba. A to jest istotne, żeby nie używać neoprenu, dlatego że kończyny to są nasze czujniki do organizmu. Na przykład jak funkcjonujemy na co dzień, nam jest zimno w ręce, w stopy. Niektórzy tacy są, że no stop, marzną im ręce, stopy. To nie znaczy, że nie mam rękawiczek. Mamy słabe buty. Organizm nas informuje. Jest problem, rozwiąż go. A my mądrzymy się i zaczynamy jakieś tam kombinować. Ja jechałem na rowerze w komorze termoklimatycznej, gdzie było minus 100 stopni bez rękawiczek 3 godziny. No, da się i co, mam palce, wszystko. No, dlatego, że tu przez ręce odprowadzałem ciepło, to wszystko jest normalne. Dlatego wchodzimy z rękoma i z nogami i zanurzamy. Jak wchodzimy? Wiadomo, szybko się rozbierzemy i wchodzimy do tego poziomu, który sobie zaplanujemy. A zaplanujemy tak, nie? No, dlaczego tak jest? Bo jak zaczniemy wchodzić i staniemy tak i będziemy się zastanawiać, to się zablokujemy, nie? No bo już dobrze wszedłem, no to po co więcej, nie? Jaka pierwsza reakcja obrony organizmu, zanim wejdziemy? Organizm będzie dążyć do tego, żeby nas zniechęcić. Nie dam rady, gdzieś jestem chory, mam jakiś katar, jakieś garlo. Nieraz ze mną osoby się umawiają i często nie przyjeżdżają, dlatego że organizm potrafi zasymulować problem, nie? On tak kombinuje, nie? No, żeby zasymulować, że to nie ten dzień, dziś jest słaby dzień, odłoży kiedy indziej. I to indziej, co lata się odkłada, nie? Bo to jest taka symulacja. I dlatego ten stan trzeba przełamać. I to należy do was, ja tego nie zrobię. Jak przełamiemy ten stan, już wejdziemy, organizm odpuści ten temat, widzi, oho, nie przekonałem go, nie? I wtedy się weźmie za swoją pracę, zaczyna nas chronić w tym środowisku. Zwężą się naczynia krwionośne, bo nie mogą być straty zbyt duże, bo wiadomo, bo jesteśmy w strefie dyskomfortu, więc musi nas chronić, bo jest takie jego zadanie organizmu i on to zrobi. Bo to każdy ma wpisane w swoją naturę. Lepiej, gorzej, ale coś zrobi, ponieważ, no wiadomo, nie jesteście wytrenowani. Ten mechanizm może być taki mało sprawny, nie? I potem my morsujemy regularnie, żeby to wszystko sprawdzić. I on zwęzi naczynia i wtedy czujemy taki ból większy, mniejszy do zniesienia, nie do zniesienia kończyn, stóp i palców. Bo to też jest normalny proces. I jak się da wytrzymać, to proponuję nie wyjmować rąk, i wytrzymaj ten stan, bo później po minucie, po dwóch, po trzech to zaczyna się odpuszczać i stopy, ręce nie bolą. Bo jak zaczynamy wyjmować, to znowu to jest takie pewne działanie jakby sprzeczne, bo to nigdy się nie przyzwyczajimy, bo musimy przyzwyczaić ten organizm. Ale zanim dostaniemy jeszcze takiego uścisku kończyn, to nas przytka oddech. Zaczniemy tak oddychać, nie? I wtedy też... Co? Nie oddech. Znaczy na oddech ewentualnie... Będzie intensywny oddech, dlatego wiadomo, to jest szok dla organizmu. On nie wie, co się dzieje. Jesteśmy w takim środowisku, w którym nigdy nie byliśmy. I on panikuje. Wiadomo, na tym etapie on jeszcze was może zmusić, żeby stamtąd uciec. I trzeba przytrzymać ten moment, głęboko oddychać, nie panikować, nie dusimy się, nic nie stanie. Więc tak, to, ile siedzimy? Nie ma sensu wchodzić na minutę, bo to szkoda takiego całego przygotowania, wejścia tych torturów, że za minutę uciekać, nie? Bo później będzie coraz lepiej. Coraz lepiej, więc po kilku minutach to już nie ma znaczenia, możemy stać ileś tam czasu. Ile siedzimy w wodzie? To wiadomo, że myśleliśmy, że to będzie kilka osób i do każdej osoby podejdziemy indywidualnie, a w tej sytuacji nie jest tak prosto. Wszystko zależy, jaki materiał mamy do czynienia, jakiego zawodnika. Bo jeżeli ktoś biega, jeździ na rowerze, lata, zima, to dla mnie to już taki pół mors. I wtedy nie ma litości, on siedzi tam 5-10 minut i nic mu nie będzie, nie? Wiadomo, jak ktoś jest bardzo delikatny, żyje w warunkach sterylnych, pod kupulą, no to wiadomo, że no, trochę jest trudniej, nie? I dlatego to nie jest tak, jak ktoś wyjdzie, powiedzmy po dwóch minutach, trzech, że to jest słabość, nie? Jak uznamy, że chcemy wyjść, no to wychodzimy już. Więc tak to wygląda, nie? A może cię spytamy najpierw?
co spod... Wychodzić czy nie wychodzić? Ale mnie pytać? No. Nie, bo ja nie mogę wiedzieć, co się dzieje w głowach w 40 osobach, nie? Wiadomo, że możemy rozmawiać w Wodzie, jak będziemy, że to czuję, czy wyjść, czy co. Pogoda. Wiadomo, jak nas zostanie tam już kilka i zostanie takie, tacy zawodnicy już twardzi, no to wtedy prawdopodobnie zanurzymy głowy i wtedy widzimy. No bo ile można się dzieje? To znaczy, że zanurzać głowę, bo wszyscy w czapkach morsują, no to na zdjęciach. No ale to czapkę się zajmie, powiesz. Nie, no dzisiaj mamy taki plan, że czapka jest niewskazana. Tak? Nie. A rękawiczki? Nie. Ale kiedy? Gdzie? Wodzie, czy... Nie, no bo nie, niektórzy mówią w rękawiczkach czy bez. Nie, no ja ten temat już mówiłem. No, bez. To nie jest potrzebne. Znaczy, my jak wyjdziemy... Zalecane jest bez. Bez i czapki. No, tak, tak, no po co to jest potrzebne? Bardzo mi się podoba. Gdzieś jest ciepło, woda, ciepło tam. Nie, to nie ma sensu. Woda, ciepło. Ja mam pytanie, a jest jakieś wskazanie. Znaczy tak, bo ja nie jestem lekarzem, więc ja nie mogę na pewne tematy się wpływać i zapewnić, ja czy jest to za, znaczy, czy jest przeciwwskazanie, nie? Znając życie, to ludzie musują zasnąć, ale ja mówię, że najlepiej przedyskutować albo z lekarzem, no, albo spróbować taką wersję delikatną, nie? Że wiadomo, rozbierzemy się, wyjdziemy, powiedzmy dotąd, patrzymy, co się dzieje, ale ja nie gwarantuję, bo mogę podchodzić bardziej naukowo, ale nie jako doktor. To jest jakby nie moja dziedzina. A co z tym bólem? W którym? No bo jak się chodzi do takiej wody, tak? To na przykład mnie tak bolą kostki i stopy. Znaczy nie kostki, bardziej stopy sama. Bo... Stopy, a nie stopy i kostki. Znaczy na stopach. No to stopa. No ale to tak, że po prostu to był odwrót. W pewnym momencie jak wyszłam, to było takie... Nie, no to trzeba się liczyć, że będzie na mnie trzepać przez ileś czasu, jak wyjdziemy z rękoma, że ubieranie też sprawia pewną trudność, ale po to wchodzimy bez neoprenów, z godną stopę i rękoma, żeby te nogami przyzwyczaić, nie? No, bo to jest takie poprawne morsowanie. No bo wiadomo, możemy kombinezon założyć, pletwo nurka i też wejść się posiedzieć, no i... No ale to chyba nie o to chodzi. I to jest normalne, a czy tak. Czasem to przechodzi w sensie takim, że organ się przyzwyczaja. Znaczy tak, wiadomo, jak już posiedzimy te kilka minut, to zaczyna być akceptowalne i da się to wytrzymać. A na 10 razem to tak, czym dalej, tym to jest lepiej, nie? Bo jak ja na przykład jeżdżę na rowerze, ja w ogóle nie używam rękawic, bo zawsze jest mi ciepło, nie? To dla mnie nie ma znaczenia, czy wejdę, czy bez, ale to wynika z wetrenowania już, nie? Wiadomo, że mogą być osoby pojedyncze, to jest pewien procent, którzy nie wytrzymają, że ręce na tyle bolą, stopa na tyle bolą, że po prostu nie da się wytrzymać, nie? Wezmę tam 1 czy 2%, no to wtedy takie osoby powinny używać neopren. No bo jak nie da się wytrzymać, to się nie da wytrzymać. A po jakim czasie sugerujesz, żeby zanurzyć głowę? Znaczy, jak ja mówiłem, wszystko zależy, jakiego mamy zawodnika do dyspozycji. Jakby widzę, że ktoś jest otwarty, zahartowany, no to w pierwszym zanurzeniu. Więc wtedy podchodzi do mnie, jesteśmy w wodzie, mówię, że chcę zanurzyć, no to damy norę i tyle, nie? Znaczy tak, no to zależy, jak bardzo twardy zawodnik. Możemy mu stworzyć warunki, że on zanurzy w najtrudniejszym momencie, ale kiedy najlepiej? Wiadomo, że nie od razu wejście, bo prawdę mówiąc, jak ja wchodzę, to ja wchodzę, daję nura. Z takiej pozycji dla mnie to jest najlepsze wejście, bo ja mam w sekundzie pozamiatane wszystkie tematy. Nie stoję, nie idę. Nawet nie wiem, jak gdzie się wejść, bo ja w tym roku nie wchodziłem normalnie. Więc przynajmniej idzie nur. Jeżeli ktoś chce pierwszy raz wejść i zanurzyć, to wchodzimy, oddech się wyrówna, panujemy nad oddechem, ustępują bóle stóp i rąk, albo są mniejsze, to wtedy jest taki moment najlepszy, nie? Chyba, że inaczej, że stoimy minuta, dwie, wychodzimy z wody, ruszamy się, rozgrzewamy się, wchodzimy, czekamy pewnie pół minuty, minuty i w tym momencie, takim drugim wejściem, bo organizm już jest przygotowany. Można wychodzić i wchodzić z powrotem? Znaczy tak, no jak ktoś wchodzi pierwszy raz, to może obrać taki sposób, że wejdzie i jest tam, powiedzmy czas, tak, który sobie wyznaczy, ale też może być tak, że wchodzimy, siedzimy, powiedzmy do tego kresu, jak już mamy równy oddech, że jesteśmy zaklimatyzowani, wychodzimy, wtedy się ruszamy, rozgrzewamy się, wchodzimy kilka razy. Jak ktoś pierwszy raz, to powiedzmy trzy wystarczy, nie? No bo drugie, trzecie wejście to jest naprawdę bardzo przyjemne, nawet nie przyjemne tego zimna. No. No. A, czyli będą drugie i trzecie wejścia. Nie, no to jest do wyboru, bo dziś jesteśmy, tam Jarek kombinuje kilkoma wejściami, ja mam bo tam... jeszcze. Tak? Chciałem zapytać, jak często twoim zdaniem można morsować? Czy raz w tygodniu? Bo słyszałem, że nie częściej niż raz w tygodniu. Znaczy, jeżeli ktoś mówi, że coś nie wolno robić, no to coś tu nie gra, bo to mało rzeczy, które nie wolno robić, więc to nie jest tak. Jak ktoś zabrania czegoś... My najwięcej morsowaliśmy, powiedzmy, 13 razy w ciągu 13 godzin po 12 minut. Fajnie,
Ale jak ktoś zaczyna, to istotniejsze, żeby morsować regularnie, żeby nauczyć organizmu pewnym działaniom, bo on jest... Chodzi mi o to, że jeżeli na przykład za kilka dni ktoś chce się ze mną umówić też na morsowanie, a ja dzisiaj wejdę pierwszy raz, nie wiem, czy pan, będzie pan sobie... ekspertem i pan już prowadzi? Nie, absolutnie. Nie. Istotne chociaż chodzi... jak słucham, to już dużo się nauczyłem. Okay. Istotne, żeby chodzić regularnie, jak ktoś nie morsował, tylko zaczyna, to proponuję raz tygodniu. Raz tygodniu i też krótko, żeby nie było tak, że pierwsza siedziałem 5 minut, druga 7, 10 i zaczynamy już sobie postanawiać jakieś wytyczne. Nie o to chodzi. Organizm musimy nauczyć, bo nasz organizm jest taki, pies ma analfabeta, on musi się nauczyć wszystkiego. My musimy go poznać. Musimy nawiązać między sobą współpracę i a rozumieć. Jutro można pobiegać. Co? Jutro można pobiegać. To gdzie może pan pobiegać? No to nie, to nie jest tak. Bo ja sobie robię takie zakładko. Przyjeżdżam rowerem, morsuję i jadę rowerem. Albo biegam, pies mi jest tam kilometrów, patrzę zbiornik, lód czy coś tam wchodzę i tak. No, jak najbardziej, bo to jest dobry sposób na regenerację. Jak najbardziej, nie ma przeciwwskazań. Tak? Tak, jak wchodzimy, a zaczyna przytykać, to wiadomo, najlepiej zacząć głęboko oddychać, nie? Ale z tą głębokością, żeby nie przesadzić, bo jak przesadzimy, no to możemy dojść do takiego stanu, że jesteśmy przy domu, więc to nie tak, że normalnie, głęboko, równo oddychamy, żeby wyrównać ten oddech. A możesz jeszcze powiedzieć, tak? Sauna po morsowaniu to według ciebie kiedy najwcześniej? No bo mówiłeś o tym, że nie od razu, tak? Znaczy tak. Jak wygląda ta nauka morsowania? Morsujemy przez 9 miesięcy, regularnie, raz w tygodniu, mija 3-4 miesiące i wtedy wprowadzamy innowacje. Bo jeżeli nic nie zmienimy, organizm nasz przyzwyczaja się do pewnego stanu i będzie w pewnej stagnacji. On już przestanie się uczyć, bo on się nauczył i sobie odpuszczył. Nie? Dlatego musimy ciągle go zaskakiwać. Wchodzimy cyklicznie, wchodzimy dużo, wchodzimy z głową, bawimy się wodą, oblewamy się wodą, wiadrami się oblewamy i on ciągle jest zaskoczony, nasz organizm, i dzięki temu jest postęp. Później się okazuje, że mniej kilka lat, a my siedzimy godzinę, no i fajnie jest, nie? No, bo o to chodzi, żeby był pewien... Znaczy, sauna to jest, może być jak jeden ze sposobów podniesienia temperatury. Jak my teraz ustanawialiśmy rekord Guinnessa, to więc jak mamy mało czasu, to siedzimy w wodzie. Ja może nie, ale i nie wchodzę do sauny, odgrzewają się, później się schładzają i wchodzę do wody. Czyli to mit trochę, że to jest najzdrowsze łączenie, morsowanie, sauna. Znaczy nie, ja nie mówię, że mit, dlaczego nie? Znaczy jak najbardziej, to jako wprowadzenie takich inności, jak najbardziej. Tylko na przykład jak po saunie wchodzimy, to my w ogóle wody zimnej nie czujemy. No tak, tak jakby do ciepłej. No bo organizm jest w innym jakby stanie, nie? Jak najbardziej, później jak najwięcej kombinować. Zmieniać, żeby ciągle zaskakiwać organizm, żeby on ciągle się uczył, nie? No, no tak to wygląda. A czy jak to są zimne ręce i nogi, tak? Na co dzień, to przy takim morsowaniu to się poprawi? Znaczy tak, zimne ręce, nogi przeważnie są dlatego, że jest niesprawna termoregulacja, nie? Bo one niesprawne dlatego, że no, one nie musi być, one jest wyłączone, tak jak ogrzewanie. Bo człowiek w domu w cieple śpi, w cieple pracuje, w cieple w samochodzie, on jest w komforcie, on nie musi. No i taka, teraz taka sytuacja, że człowiek współczesny to jest taki trochę jak kaleka, nie? No bo nic nie musi organizm. I dlatego potem my morsujemy go, żeby go zmusić do pewnych działań. No, no tak to wygląda. To co, wszystko robi tak? Czy jak siedzimy w różnych górach, to czy siedzieć do takich lekkich drgawek, czy uprzedzić te lekkie? Znaczy tak, drżenie ktoś może w ogóle nie dostać. Ktoś może dostać, na przykład jak ja wchodzę, to ja od razu po minucie mam drżenie, bo mój organizm się nie zastanawia, od razu się bierze za robotę. To nie jest oznaką. Ale ja już mówię o tym, że już wyrównujesz oddech, tak? już jest ci dobrze, ale przychodzi czas już właśnie później drżenie. Nie, to znaczy wszystko, jeżeli my tam siedzimy. Bo ktoś chodzi pierwszy raz i siedzisz, powiedzmy 20 minut, no to... Chodzi mi o to, czy dopuszczać do tego drżenia, czy jak się już pojawia, czy jak się już pojawia, to już wychodzi. Nie, u mnie po minucie już jest. A ja mogę siedzieć pierwszą godzinę czy półtora. To nie o to chodzi, nie? Nie. To jest organizm, to znaczy wyparzy ciepło. Jednak przełamywać to... No tak, to nawet nie trzeba. Po prostu odpuszczamy, jak organizm robi swoje i po prostu siedzimy tam, nie? To co, rozbieramy się, wchodzimy?